Jest oczywiście z nami również wiceburmistrz, pan Robert Wójciak. I uwaga, proszę Państwa, to jest ta chwila, ten moment. Symbolicznie przecinamy z uśmiechem na twarzy wstęgę otwarcia 14. Parawozjady. Wielkie! Proszę Państwa, to jest ta uroczysta chwila, która rozpoczyna oficjalnie naszą parowozjadę. Dziękujemy serdecznie Panom za tę uroczystą chwilę, a ja teraz udaję się na scenę, aby Państwa informować na bieżąco, co będzie, co będzie podczas wielkiej parady. Proszę Państwa, tego typu parowozy, najpierw troszkę historii, tego typu parowozy były składane na ziemiach polskich zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Oczywiście seria ta jest bardzo związana z serią niemiecką 52, czyli parowozami o oznaczeniu już później polskim TY2, ale o tym troszeczkę więcej powiem przy okazji właśnie ostatniego parowozu dzisiaj. Natomiast dzięki temu, że po wycofaniu się wojsk niemieckich na ziemiach polskich pozostało mnóstwo części do tego typu właśnie parowozów, które stanowiły zapas militarny, dokumentacje, dwie fabryki w Polsce, czyli poznańskie zakłady Hipolita Cegielskiego oraz zakłady Szanowie podjęły się składania właśnie tego typu parowozów. Niezawodne maszyny służące naprawdę długo, długo, nawet do lat 90. jeszcze. Charakterystyka bardzo uniwersalna. Przeznaczenie tej lokomotywy przede wszystkim było do prowadzenia pociągów towarowych. Natomiast dzięki dosyć dużej parowoz towarowych prędkości, czyli tutaj konstrukcyjnej 80 km na godzinę, parowozy te znajdowały zastosowanie przy prowadzeniu na przykład pociągów lokalnych, pasażerskich, a także niekiedy pospiesznych, czy były wykorzystywane już w późniejszych czasach do prac manewrowych. Widzimy tutaj taką ogromną górę węgla. Ile tego węgla się spala podczas takiej jazdy? Wszystko zależy od tego, po jakim terenie jeździmy. No tutaj jesteśmy w tym momencie czyli teren górzysty. Przepiękna trasa związana z dystansem, czyli trasa numer 104, Fabryka Nowicowskich, z największą położoną, najnowej położoną stacją Kaszyna. No wydaje mi się, że jedną stronę do tego proszę bardzo, techniczne mocno się spala do węgla, bo odjeżdżał na ten parowóz. Pomagamy tam dzieciaki, tak jest, macie pełne prawo, tam też mamy na tym oczywiście. Ale teraz przygotujcie ręce, by pomagać kolejnej maszynie, która właśnie za chwilę pojawi się przed waszymi oczami. A nie jest jeszcze będzie. Zostało wyprodukowane w dwóch różnych fabrykach. Tak jak wspominałem w przypadku tej Greka 42-107, dwie fabryki produkowały te parowozy. Ten akurat został wyprodukowany w zakładach Bablok w Szanowie w roku 1945 roku. Jak często uruchamiacie te parowozy? Czy tylko podczas parowozjady, czy one jeszcze mają gdzieś jakiś ruch w ciągu roku? Nie, tutaj jeśli chodzi o pociągi retro, no czy w ogóle pociągi zabytkowe, parowozy zabytkowe, przede wszystkim one są teraz już wykorzystywane nie tylko natomiast w pociągach okazjonalnych czy turystycznych. Przez cały rok, przez całe wakacje, przepraszam, szansę kolejowy komisję organizuje przyjazdy do Kaszyny. Oraz tutaj w przypadku kolegów z Pyskowic też ten parowóz jest wykorzystywany wielokrotnie do przejazdów okazjonalnych czy na przykład do inscenizacji filmowych. No i właśnie to, co Państwu mówiłam na początku, te parowozy brały udział w różnych filmach, które są absolutnie spektakularnymi filmami i dzięki właśnie tym parowozom można mieć wspaniałą scenografię, bo nie ukrywam, że jest to imponujący widok. Te parowozy wyglądają jakby cały były w użyciu. No, jak widać, są jak najbardziej w użyciu, mają się bardzo dobrze i mimo, że są okazjonalnie uchwalane, tutaj jak najbardziej są w stanie
pokazać się z tej strony, tak jak za czasów swojej świetności. No i za czasów swojej świetności prezentuje się kolejny parowóz. Szanowni Państwo, OL49, numer 69, czyli gość z Wolsztyna. Proszę zwrócić uwagę na... Tamte parowozy miały o wiele mniejsze koła, o mniejszej średnicy i to wynika właśnie z właściwości trakcyjnych. Ten parowóz jest przystosowany do dużych prędkości, czyli do pociągów pasażerskich. Maksymalna prędkość konstrukcyjna tutaj w tym przypadku to jest 100 km na godzinę. Czyli dosyć szybko jak na parowóz. Tak, dokładnie. Jak na parowóz to jest jeden z szybszych parowozów w ogóle, jeśli chodzi o parowozy na polskich kolejach państwowych. Pierwotnie te były wykorzystywane głównie do przodorówku lokalnego. Parowozy były wykorzystywane właśnie do pociągów pasażerskich, pospiesznych. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, zaleta tego parowozu jest to, że ma bardzo niski nacisk na oś. Jest bardzo lekki, czyli w ruchu lokalnym wykorzystywany na trasach o troszeczkę gorszej nawierzchni, czyli takich, można powiedzieć, troszkę bardziej zapuszczonych. Natomiast w przypadku cięższych pociągów no, już troszeczkę sobie nie radzi. Jednak w przypadku cięższych pociągów ważna jest też nie tylko moc, ale nacisk właśnie tego parowozu na oś, żeby on mógł. Tak jest, mamy teraz dwa takie strumienie dymu. Jeden jest jasny, drugi jest ciemny. Dlaczego? Pozdrawiamy gorąco i oczywiście prosimy o prezentację kolejnej maszyny, a ona już koła w ruch, no i to jest powoli jak żółko ciężary, jak pada wiersz, ale to wcale nie jest powoli. Ma bardzo charakterystyczny kolor niebieski, jest nazywany papagajem, tutaj papugą, natomiast proszę zwrócić uwagę, że on się troszeczkę różni od tych trzech pierwszych parowozów, tak? No właśnie, różni się troszeczkę, ale też w 1951 został zbudowany. Tak, dokładnie. Tutaj w tym przypadku też to jest jeden z młodych. Do tej różnicy. Tego typu parowóz nazywa się parowóz, jest to parowóz tędra. Nie ma tego przeciwnego tędra, który mieści się węgiel i woda. Zasobnik na węgiel oraz zbiorniki na wodę stanowią jedną całość, stałym parowozem. I tutaj wrócę tutaj właśnie tego typu parowozy były zazwyczaj wykorzystywane w ruchu kurczy, natomiast o ten parowóz został Pomachajmy naszym kolegom! Tak jest! Dziękujemy bardzo, objeżdża nasz niebieski papagaj, czyli papuga. Zbliża się kolejna jakaś niesamowita maszyna. Nie można zapomnieć o Królowej Gór, czyli parowozie OKZ-32. Kolejny parowozie ciężkie, bardzo duże podjazdy. Jest to jedyna czynna lokomotywa w ogóle zachowana. Lokomotywa serii OKZ-32. I zarazem można powiedzieć, że jest to też najstarszy dzisiaj prezentowany parowóz, dlatego że ten konkretny egzemplarz został
został wyprodukowany w 1934 roku w zakładach Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Prędkość konstrukcyjna tego parowozu może nie jest zbyt spektakularna. 75 km na godzinę, mimo że był zatrudniany zazwyczaj na najbardziej prestiżowych pociągów ekspresowych czy pasażerskich, no nie jest duża. Natomiast w tym przypadku nie o to tutaj chodziło. Chodziło właśnie o nacisk na oś, o to, żeby ten parowóz idealnie radził sobie w górzystym terenie, ciężkimi podjazdami w zimowych aulach. A ile takich egzemplarzy wyprodukowano? Bo nie było ich zbyt wiele, prawda? Tak, w tym przypadku wyprodukowano około 30 sztuk, tutaj w tym przypadku dokładnie 25. Natomiast tak jak mówię, to jest jedyny zachowany egzemplarz nie tylko na chodzie, ale w ogóle. No i projektem zajął się niezwykle zasłużony dla polskiego kolejnictwa konstruktor parowozów profesor Antoni Księżopolski. Dokładnie. Tutaj jeszcze taka ciekawostka. Jest, można powiedzieć, brat bliźniak tego parowozu. Prawie identyczna konstrukcja, natomiast różniąca się jedną ważną rzeczą. Ma 6 kół napędnych, czyli jeszcze większy. I tutaj na szybko powiem, że jedyny taki czynny jest w Bułgarii. Natomiast teraz mamy kolejny parowóz. Ależ imponującą w tej chwili, proszę Państwa, z ogromną parą puchającą. Zakłady tutaj w tym przypadku wybudowano, jeśli chodzi o liczbę stóp wybudowanych tych parowozów, było 191. Parowóz przeznaczony przede wszystkim do ruchu lokalnego. Na ziemiach polskich, w całej Polsce można było spotkać te parowozy. Natomiast jeśli chodzi o nasz tutaj teren, zazwyczaj w tym przypadku kursowały na linii Tarnów, Krylica oraz Kraków, Zakopane. Tak samo jak parowóz serii OKZ-32. On jest troszeczkę mniejszy parowozem, natomiast też dalej jest to parowóz Tężak i też bardzo dobrze radzący sobie w terenie górskim. Oczywiście z lekkimi pociągami, natomiast jak najbardziej też były wykorzystywane właśnie do ruchu górskiego. Jaki to ciężar, bo on jest troszeczkę mniejszy, prawda? On jest trochę krótszy niż te poprzednie parowozy. Tak, tutaj w tym przypadku masa tego parowozu nie przekracza 100 ton. Ale i tak jest to ogromny ciężar, bo nawet jeżeli nie przekracza 100 ton, to jednak nawet gdyby to było 90, to absolutnie jest to fantastyczny, wspaniały parowóz. Pozdrawiamy bardzo serdecznie maszynisty. A no właśnie, czy tam jest jeden maszynista, czy może obsługiwać to jedna osoba, czy powinien tam być więcej? I co tam dowodzi, tego typu parowozy obsługiwały bocznice zakładowe, czy pracowały bardzo, bardzo ciężko na kolejach przemysłowych. Ten konkretny egzemplarz pracował jeszcze do lat mniej więcej 90. w Kucie Florian Katowice. Natomiast dlaczego tak długo one były w ruchu? Tego typu parowozy przede wszystkim pracowały przy obsłudze piecy Markanowskich, jeśli chodzi o pracę w Kutach. I naprawdę żadna lokomotywa nowocześniejsza spalinowa nie była w stanie ich wygrać. Tymi właśnie parowozami. Także długo, długo w służbie. Tutaj ten konkretny egzemplarz został wyprodukowany w 1956. Największego powodu, który zamawiał tego typu parowóz. A i oczywiście pozdrawiamy bardzo serdecznie Klub Sympatyków Kolei z Wrocławia, bo właśnie stamtąd ten parowóz od 70 lat nieprzerwanie w Chabówce. Na początku, podczas ciężkiej pracy, parowozowni Chabówka, natomiast teraz tutaj dalej możemy go podziwiać w ruchu, dalej możemy podziwiać go na naszej parowozie.
przykład, oczywiście. Pociągi pasażerskie, okazjonalnie, natomiast tak jak mówię, od 70 lat w ruchu. A powiedzmy jeszcze trochę o historii. Co się stało, że był w naprawie tak teraz właśnie w ostatnich dniach? To znaczy, jeśli chodzi o kwestie związane z naprawami, to tutaj parowóz musi co pewien okres przejść tak zwaną naprawę główną, czyli wtedy rozbierany jest on do, można powiedzieć, ostatniej śrubki. Wszystko jest odrestaurowane, dorabiane na nowo i parowóz znowu może jeździć. Natomiast tak jak mówiłem na samym początku, warto zauważyć o historii lokomotyw, jak i tej TYGRYK-42, tak i w tym przypadku tej TYGRYK-2, bo to są bardzo podobne, można powiedzieć, prawie identyczne konstrukcje. Niemiecka seria 52, czyli to był tak zwany parowóz wojenny w czasach II wojny światowej na terenach okupowanych przez Niemców. W różnych fabrykach wyprodukowano na potrzeby militarne ponad 6 tysięcy sztuk tych parowozów. Można je naprawdę spotkać jeszcze w różnych zakątkach świata, jeśli chodzi o tego typu parowozy w ruchu. Natomiast te konkretne serie 52 po zakończeniu TYGRYK-2 i w sztukach około 1400, bo więcej jeszcze zostało stąpione z byłego Związku Radzieckiego, stanowiły najdzisiejszą w tym przypadku serię parowozów. Parowozy prezentują się imponująco. Co teraz, Kamilu, się będzie działo? No myślę, że czekamy na ten kulminacyjny moment, czyli... Thank you.
sama nie Przestawia następnie.